wszystko, czego potrzebuję. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Co roku jesienią spotkamy się w Biskupinie, który zaprasza na festyn archeologiczny. W tym roku w całości jest on poświęcony Matce Naturze w różnych odsłonach życia. Szerzej o tym wydarzeniu powiemy w tym wydaniu magazynu Kujawsko-Pomorskiego. Marta Nowicka-Bujak, zapraszam. Dwa wrześniowe weekendy od ponad 30 lat poświęcone są zabytkom. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa są okazją do poznania unikatowych miejsc regionu i spojrzenia na nie z nowej perspektywy. To też czas, w którym zabytki na co dzień zamknięte dla zwiedzających otwierają swoje drzwi i zdradzają swoje tajemnice. Muzea znajdą wszyscy, ale na przykład mamy obiekty zabytkowe, które są na co dzień zamknięte. A to jest okazja, żeby je pokazać i turyści ci regionalni, ale właśnie też z całego kraju czy z zagranicy wiedzą, że w tym czasie można oczekiwać ciekawych wydarzeń i poznawać historię poszczególnych miejsc. Hasło, które przyświeca tegorocznym obchodom, to połączenie dziedzictwem, które nawiązuje do historii transportu. Dlatego na inaugurację nieprzypadkowo wybrano Aleksandrów Kujawski i tamtejszy zabytkowy dworzec. Tutaj właśnie stykały się dwa zabory, zabór pruski z zaborem rosyjskim. To tutaj spotykali się cesarze, ale to tutaj również w 1918 roku Polska musiała stawić czoła zintegrowaniu wszystkich rozproszonych dzielnic w trzech zaborach Polski. A więc dziedzictwo kulturowe i kultura była czymś bardzo ważnym, to spajało ten naród. Dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim to niewątpliwie wyjątkowe miejsce. Dzięki funduszom unijnym i staraniom lokalnego samorządu odzyskuje dawny blask, jednak aby w pełni powrócił do lat świetności, potrzeba jeszcze dużo pracy i środków. Koszty odnowienia pod nadzorem konserwatorskim są niezwykle wysokie, nie do udźwignięcia dla samorządów w takim bieżącym wydatkowaniu. Musimy posiłkować się środkami zewnętrznymi, natomiast biorąc pod uwagę wielkość budżetu Aleksandrowa Kujawskiego, mniej więcej 60 kilka milionów złotych, przy założeniu, że do końca remontu dworca kolejowego w tej chwili potrzeba jest około 100 milionów złotych, to jest to po prostu przepaść finansowa, która jest nie do udźwignięcia przez samorząd Aleksandrowa Kujawskiego. Stąd czynimy starania, aby wesprzeć się środkami zewnętrznymi, bądź też wznawiamy rozmowy z PKP, aby ten dworzec z PKP od nas z powrotem przejęło i byśmy mogli ewentualnie wspólnymi siłami w partnerstwie dalej realizować proces remontu, odnawiania tego pięknego obiektu. W ramach tegorocznych Dni Dziedzictwa otwarte dla zwiedzających zostały także zajezdnie tramwajowe w Grudziądzu i na Wrocławiu czy Toruniu. Przygotowano także szereg imprez w najpiękniejszych zakątkach regionu. W Ciechocinku obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny. Podjęto tematy zaawansowania wdrażania obecnej perspektywy finansowej. RPO na lata 2014-2020 jest obecnie na ostatniej prostej. Zakontraktowano już 96% środków, które region miał do dyspozycji, co oznacza blisko 3300 umów z beneficjentami na wsparcie o łącznej wartości 8,4 miliarda złotych. Najbardziej zasobne osie finansowe, no to była oś związana z konkurencyjnością przedsiębiorstw, więc na pewno obszar związany z konkurencyjnością z przedsiębiorstwami to był ten obszar, gdzie najwięcej środków finansowych skierowaliśmy.
ale też dużo środków finansowych skierowanych było na obszar związany z ochroną zdrowia, z infrastrukturą społeczną, infrastrukturą zdrowotną. To jeśli mówimy o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast jeżeli mówimy o środkach Europejskiego Funduszu Społecznego, to absolutnie rynek pracy, tutaj bardzo dużo środków żeśmy zaangażowali i obszar związany z wykluczeniem społecznym. Podczas spotkania rozmawiano także o kolejnym programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Wydatkowanie opiera się na 5 filarach. W programie mają znaleźć się rozwiązania dotyczące m.in. konkurencji przedsiębiorczości, rozwoju technologicznego oraz zmian klimatycznych. Tutaj będzie skoncentrowana największa ilość środków, bo prawie 0,5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to będą właśnie te kontenty związane z ochroną środowiska, z niską emisją, z taborem niskoemisyjnym, etc., z gospodarką wodno-ściekową, odpadową, czyli cały ten zielony ład został skoncentrowany w celu polityki. Drugim, cel trzeci to oczywiście transport. No bez niego jeszcze oczywiście nie możemy, bez tego wsparcia w zakresie transportu, czy to do dróg, czy do infrastruktury kolejowej, czy taborowej jeszcze kontynuujemy również w tej kolejnej perspektywie wsparcie. No i cel czwarty polityki, bardzo ciekawy, bo podzielony na 2 fundusze, na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny, i tam mamy wszystkie kwestie związane ze wsparciem społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, no i w przypadku EFES-u również wsparcie dotyczące zatrudnienia. I ostatni, pewnie też taki bardzo ciekawy, na bazie którego budujemy całą naszą tak zwaną w cudzysłowie politykę terytorialną, czyli terytorializację wsparcia, która została teraz w polityce spójności mocno uwypuklona, czyli cel 5, tam gdzie mamy turystykę, potencjały endogeniczne, rewitalizację, uzdrowiska, dzisiaj właśnie jesteśmy w uzdrowisku Ciechocinek, więc bardzo ciekawy cel i będzie on przede wszystkim zarządzany przez partnerów na danych obszarach terytorialnych poprzez realizację strategii, które wspólnie zostaną na tych terenach opracowane. Nasze województwo na kolejną 7-latkę będzie miało do dyspozycji 1 753 miliony euro. Wiosną zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544 między Brodnicą a granicą województwa. Zmodernizowane zostały odcinki o łącznej długości prawie 7 km. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o wartości 15 milionów złotych z wykonawcą drugiego etapu inwestycji. To kolejna inwestycja na drogach wojewódzkich. Rozkręciło nam się rzeczywiście to pudełko z inwestycjami. Cieszę się, że przede wszystkim dokumentacje są już na tyle dobrze przygotowane, iż te przetargi nie tylko rozstrzygamy, ale następuje ich płynna realizacja. Droga wojewódzka nr 544 łączy powiat brodnicki z południową częścią województwa warmińsko-mazurskiego. Na długości ponad 20 km komunikuje m.in. Brodnicę oraz gminy wiejskie Brodnica oraz Bartniczka. Stanowi też ważne połączenie pomiędzy drogami krajowymi nr 15 i S7. Ta droga pozwoli na lepsze skomunikowanie Działdowa, które rozwija się, z którym ma Brodnica też sporo, powiem, wspólnych inwestycji, ale także to też dostęp do nowo tworzącej się takiej mini strefy w Jastrzębiu, gdzie prężnie rozwija się firma Gotek, gdzie w ubiegłym roku oddaliśmy też jako powiat odcinek prawie 7-8 km, żeby po prostu poprawić tą komunikację. Ale też trzeba powiedzieć, że to zwiększony dostęp do tych walorów krajobrazowych. Przecież Górzno, Górzniejski Park Krajobrazowy to też ta droga. Zakres robót obejmuje wymianę warstw jezdni, wykonanie zjazdów i elementów poprawiających odwodnienie, odtworzenie poboczy oraz oznakowania poziomego, budowę i remont chodników oraz zatok postojowych. W odcinku 5 km będzie tak naprawdę odnowiona nawierzchnia, wykonane poszerzenia plus nowa konstrukcja bitumiczna.
Samorząd województwa na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznacza obecnie 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Jednak rosnące ceny i trudności z dostępnością materiałów mogą spowodować przesunięcie terminów w realizacji niektórych przedsięwzięć. Są też zadania, które po prostu nie będą realizowane. Będziemy powtarzać postępowania przetargowe, bądź też ze względu już na opóźniony czas te zadania po prostu zamiast być wykonane w tym bieżącym roku, w 2022, będą niestety zadaniami przechodzącymi na rok 2023. To jest niestety naszą bolączką. Inwestycja w Brodnicy ma zostać ukończona jesienią przyszłego roku. Wykonawca zapewnia, że dotrzyma terminu. W Urzędzie Marszałkowskim w międzynarodowym gronie podsumowano projekt Cult Create, którego celem jest upowszechnienie turystyki kreatywnej i kulturowej. Chodzi o to, aby najbardziej rozpoznawalne atrakcje pokazywać w nowy sposób, często z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. Uważam, że dzisiaj pokazywanie w sposób tradycyjny zabytków, szlaków turystycznych może być mało skuteczne. Czekamy na takie zmiany w prezentowaniu atrakcji turystycznych, które będą przyciągały przede wszystkim młode pokolenie. Młode pokolenie jest zupełnie inaczej w tej chwili wychowane i inaczej posługuje się kanałami kulturowymi. W naszym województwie mamy już przykłady takiej turystyki. Jest to chociażby Biskupin czy toruńskie Żywe Muzeum Piernika, gdzie turysta sam staje się aktorem i współkreatorem wydarzeń, w których uczestniczy. Teraz czas na ożywienie Szlaku Piastowskiego. Tradycyjny model opowiadania o nim, zwiedzania przestał być atrakcyjny. Stworzyliśmy wspólnie z interesariuszami Szlaku Piastowskiego taki podręcznik działań marketingowych na szlaku, a więc choćby storytelling, czyli opowiadanie w sposób ciekawy historii o Szlaku Piastowskim, o piastach, o obiektach, które mamy, o tych czasach, o ludziach, którzy tworzyli zręby tej państwowości, czyli na przykład jak żyli mnisi w średniowieczu. Turystyka kreatywna i kulturowa uznawane są za nowe trendy i przyszłość przemysłu turystycznego. Aby je stworzyć, można się odwoływać i wykorzystywać niemal wszystkie dostępne dziedziny. Handicrafts, music, theater, performing arts, any kind of creative industry. Rzemiosło, muzyka, teatr, performance, każda aktywność może posłużyć jako baza do tworzenia nowego, ciekawego i interaktywnego produktu turystycznego. W projekcie udział biorą specjaliści do spraw kultury i turystyki z całej Europy, m.in. z Grecji, Łotwy i Węgier oraz Irlandii, Cypru, Włoch i Szkocji, co pozwala na przygotowanie nowej, unikalnej oferty. Matka Natura w różnych odsłonach to hasło przewodnie tegorocznego 17. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. W trakcie wydarzenia można dowiedzieć się, jak w przeszłości ludzie postrzegali Matkę Naturę, a także w jaki sposób korzystali z jej dobrodziejstw, wykorzystując różne dostępne surowce. Wytwórcy, którzy prezentują sposoby wykonywania różnych sprzętów, różnych wyrobów, produkcja żywności w dawnych czasach, traktowanie zasobów naturalnych, traktowanie surowców przez ludzi w odległych stuleciach i tysiącleciach. Matka Natura to także symbolika widoczna w religiach i sztuce kultur pradziejowych. Przejawiała się niemal w każdej dziedzinie działalności człowieka i miała wpływ nawet na codzienne funkcjonowanie. Wszystko wykorzystywano, jeżeli chodzi o zwierzynę, no to była wykorzystywana skóra, rogi, poroże, kości, mięso, prawda, no bo podstawa, no a reszta no to był dodatek i też był wykorzystywany. Jelita też były wykorzystywane na różne, powiedzmy, na cięciwy, czasami niektórzy używali do łuków. No więc to było wszystko wykorzystane po prostu przez szacunek dla zwierzęcia. Jeżeli zostało zwierzę zabite, więc trzeba wszystko było wykorzystać maksymalnie.
Podczas festynu tradycyjnie można przenieść się w czasie i bliżej poznać życie człowieka od epoki kamienia do średniowiecza, zobaczyć jak wytwarzano narzędzia, m.in. z drewna, krzemienia, kości czy poroża, czy sposoby zdobywania pożywienia, ale również techniki obróbki metali, wyrobu ozdób czy tkanin. Jestem wielką fanką wełny, uwielbiam tkać właśnie używając przędzy wełnianej. Czasami używam też przędzy lnianej, ale rzeczywiście dużo rzadziej. A niedawno, mogę się pochwalić, zaczęłam się troszeczkę bawić raczej farbowaniem naturalnymi barwnikami roślinnymi i trochę zaczynam też tkać, używając tych przędz. I tutaj na przykład w koszyczku leżą zwinięte krajeczki, którymi szczególnie bym się chciała w tym roku pochwalić właśnie z okazji tego naszego tematu przewodniego. Warsztaty, pokazy, inscenizacje i opowieści przygotowywane są przez zespół Muzeum przy ścisłej współpracy ze studentami wydziałów archeologicznych polskich uniwersytetów. Archeolog może stawiać pewne pytania, odtwarza, uzyskuje materiał archeologiczny, próbuje go interpretować, ale nie jest w stanie bez eksperymentu archeologicznego sprawdzić, czy jego hipoteza, przynajmniej niektóre spośród tych hipotez, są zgodne z rzeczywistością, czy nie. Ja mam takie doświadczenie, bo często uczestniczę w konferencjach poświęconych uzbrojeniu rzymskiemu i dla mnie fenomenem tego jest to, że zawsze w tych konferencjach biorą udział nie tylko naukowcy, nie tylko historycy czy archeolodzy, ale pełnoprawnymi członkami, uczestnikami tych konferencji są rekonstruktorzy, którzy pokazują, jak się tworzyło ubiór, zbroję rzymską, czy tarcza, którą odtworzono i była wytrzymała, czy nie. Mam przed oczami taki obraz, jak taki rekonstruktor siada na tej tarczy i ona się ugina i nie pęka. I archeologom oczy robią się szerokie z wrażenia, bo to jest właśnie to, czego archeolog, jeżeli nie wejdzie w ten proces rekonstrukcyjny, nie jest w stanie zweryfikować. I dlatego tak cenne dla nas są te doświadczenia tutaj. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie to wielka atrakcja PAUK. Od lat wczesną jesienią przyciąga tłumy turystów, przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej. W celach poznawczych, w celach historycznych jest to doskonała okazja do zwiedzenia Biskupina. Dlatego też serdecznie zapraszamy w tym tygodniu, właśnie od dzisiaj do niedzieli, 5 dni, tym razem festyn jest w formule 5-dniowej. Myślę, że przyjedzie tutaj dość znaczna ilość turystów, w szczególności młodzieży, na której nam bardzo zależy. A tej podczas festynu w Biskupinie nie brakuje. Młodzież chętnie odwiedza pałuki, realizując przy okazji lekcję historii w terenie. Widziałem tutaj różne fajne stanowiska z kiełkami, jakimiś naszyjkami. Można kupić podchłamyki i tam dalej. I ogólnie festyn oceniam bardzo fajnie. Jakieś pamiątki zawieziesz do domu? Tak, taki oto kiełek i jeszcze kupiłem dla rodziców chleb. Nieodłącznym elementem festynów są także pokazy walk wojów, które na młodzieży szkolnej wywierają ogromne wrażenie. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia. Tutaj jest wszystko, czego potrzebuję. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być!